W poznaniu.pl. Poznań w minutę. W Poznaniu pojawiły się pierwsze punkty, gdzie można kupić choinki. Niestety jest drożej niż w zeszłym roku. Ceny najmniejszych sztuk zaczynają się od 60 zł. Średniej wielkości świerk to koszt między 150 a 200 zł. Większe egzemplarze kosztują 250 zł. Zaczęły się prace na południowej nitce Placu Wolności. Przebudowany zostanie cały odcinek, którym biegnie torowisko tramwajowe, to znaczy od Alei Marcinkowskiego do ulicy 27 grudnia. Po zakończeniu prac powstanie nowe torowisko przesunięte na północ w stosunku do obecnego. W jego miejscu biec będzie droga rowerowa o szerokości 2,5 metra oraz jeden z dwóch szpalerów drzew. Na poznaniaków już wkrótce czekają kolejne bożonarodzeniowe atrakcje, tym razem przygotowane przez mieszkańców Garbar. Postawili oni na rękodzieło i zapraszają innych do wspólnej pracy oraz świętowania. Jednym z głównych elementów programu jest odsłonięcie sztrykowanej choinki. Tenisiści klubu PT Olimpia zwyciężyli w pojedynku z Gwardią Wrocław, dzięki czemu utrzymali się w najwyższej lidze krajowych rozgrywek tenisa. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.